Cześć, ja jestem Paweł, jak już pewnie wiecie. To jest Zagrajmy w Gothic 1. Mam nadzieję nagrać wszystkie części Gothica, dlatego w ogóle zaczynam od jedynki. Chcę całą tą historię pokazać. Oczywiście gry takie jak na przykład Zmierzch Bugów, bo inaczej tego nazwać nie można. Nie przeszedłem tej gry po prostu. Gothic 3, Zmierzch Bogów. Ale mam nadzieję, że sobie dam radę. Jedynkę, dwójkę i trójkę przeszedłem wiele razy, więc myślę, że nie będę miał z nimi większego problemu. Klimat. Jeżeli chodzi o klimat w jedynce, jest niebywały. A, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że gra Gothic 1 została stworzona przez studio Piranha Bytes, czyli Piraniowe Ugryzienie. No i co można o nich więcej powiedzieć? Było to trzech kolegów niemieckich, którzy sobie pewnego wieczoru siedli i postanowili, że łopek, zrobimy sobie grę. Oczywiście nie tak szybko im to zeszło, we trzech to grę raczej długo się robi. Wiadomo, gra nie urywa dupy, jeżeli chodzi o grafikę, ale na tamte czasy to naprawdę było coś. Dobra, no to co by tu jeszcze powiedzieć? Nie będę się za bardzo w sobie rozgadywał. Resztę będę wszystko na bieżąco komentował podczas gry. A teraz was zapraszam na intro, które właśnie się zaczyna. Miłego oglądania. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie.
Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Niestety Fraps nie nagrywa tych przerywników, wszystkich tych filmów, tych filmików, czy jak to tam nazywało inaczej. Dlatego musiałem to ściągnąć. No i tyle. I teraz, dobra, lecimy dalej. To jest ogólnie kolonia górnicza, czyli takie, wiecie, spuścizna wszystkich bandytów, jakiś tam, w ogóle było zresztą powiedziane przed chwilą, że ktokolwiek by co nie zrobił, to trafia tutaj nawet za, nie wiem, za najmniejsze przestępstwo, nie? Tutaj jest takie coś jak bariera, zaraz wam pokażę, o właśnie, jest takie niebieskie, na mnie taki jakby prąd, coś takiego i jeżeli bym poszedł dalej, to po prostu pieprznęłby mnie prądem. Mam teraz, jeżeli jest później bardzo potężnym, na przykład zbroi tej runicznej bym tam chciał wejść, to po prostu by mnie, wiecie, odrzuciło, jakoś tam zabrałby mi trochę życia, ale na samym początku, jeżeli chcę w to wejść, nie mam żadnej zbroi, nic, no to tak trochę cienko, zabiłoby mnie raczej. Tu się postaram jak najszybciej przechodzić między poszczególnymi elementami, dlatego że, wiecie, szkoda mi czasu po prostu. Na górze jest jakiś Ozi, czy jak mu tam, nie wiem, jakoś inaczej chyba się nazywa. Ale tam nie będę specjalnie szedł, żeby z nim pogadać. Może z nim pogadać, on tam jakieś poty gada. Tutaj chrząszcz. Mięsko z chrząszcza. To się nam później przyda do misji ze Snafem. Dlatego że on tam potrzebuje jakieś tam, kurczę, grzyby, mięso z chrząszcza i tak dalej. To zobaczycie później. Dobra, gdzieś tu były chyba jagódki, kurczę. Nie ma. Wiecie co? Ja grałem dużo w modyfikację, która się nazywa
mroczne tajemnice i niektóre rzeczy mi się mogą po prostu mylić. Dawno grałem już w Gothic 1 jako, wiecie, w czystą jedynkę, nie? Bez żadnych modów. No i mogą mi się po prostu niektóre rzeczy mylić, niektóre pamiętam gdzieś tam, wiecie. Dobra, co my tu mamy? Jakieś różne rzeczy. Monety, nie wiem czy teraz widzieliście, zbierałem monety, to monety są po prostu, tu jest jednostka do płacenia taka jak ruda, po prostu to są takie kamyki, które wydobywamy dla króla. To jest związane z tym, że wiecie, tam goście, kurczę, wydobywają to i to jest, jak sobie wydobędą, no to praktycznie szkoda tego, no, przynajmniej jest na pieniądze, skoro to już jest takie fajne, świecące, nie? Dobra, znalazłem Kilof, znalazłem stary miecz, jest lepszy niż Kilof. Tu jest nasz pierwszy wróg, którego będziemy musieli zabić. Wezmę różówkę. I napieprzamy dziada. No, coś nie mogę wydarzyć. Coś młody kretoszku. Młode, jeżeli coś jest młode, to znaczy, że jest niekumate. To będzie po prostu stało, jakieś takie w ogóle nieinteligentne jest, łatwo to zabić. Jeżeli jest już sama nazwa, na przykład kretoszczur, bez młody, no to wtedy jest po prostu, no to ciężej zabić, on będzie jakoś tam bardziej kumaty, jeżeli chodzi o te ataki. Dobra, tu jest skrzynia jakaś, co tu jest? Piwko, monety, jakieś tam pochodnie, nie pochodnie. Jeżeli chodzi o pochodnie, to w tej grze bardzo rzadko się... O, patrzcie, jak ktoś zginął. Kurczę, kilo w głowę wbity. To nie wiem, chyba ktoś kogoś dobił, jakby wygląda jakby górnik uciekał z kopalni, która się zawaliła. Zmiażdżyło go do połowy i później jeszcze, kurczę, ktoś go dobił kilofem specjalnie, żeby nie cierpiał, czy coś, nie wiem. Domniemanie. Dobra, tutaj na górze coś było, pamiętam, jakieś chatki, alchemika, ale to chyba było w modzie. Tak, tutaj tego nie ma. No chodź. Nie żyje. Dobrze, bardzo ładnie. To jest też młode wszystko. Te młode ścierwojady to są takie naprawdę niekumate, bardzo łatwo to zabić. Tutaj jak jest modyfikacja, to właśnie jest chatka alchemika, tam jakiś dwóch jego mościów jest. Jeden to jest jakiś tam dziadek alchemik, a drugi to jest jakiś tam uciekinier, kopacz. Uciekł po prostu krukowi z kopalni i tyle. Co tu jest? Napój, jagody. Jakaś pałka drewniana tam jeszcze widzę leży, ale tu na razie zabijemy kretoszczury. Jednego się postaram odciągnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chodzi mi o to, żeby po prostu drugi się nie tego, żeby jednego naraz bić. O ty, ugryzłeś mnie. Dobry. No, dobra, zabity. Dobra, jeszcze jeden. Zaraz postaramy się go tutaj zbałamucić tak, żeby go zamordować na śmierć. Dobra, leży. Teraz co? Tą pałkę jeszcze miałem wziąć. I. Co tu mamy? Jagódki? Nie, to kubek. Bryła rudy. Tu ogólnie jest kopalnia, jedna z kilku, która się zawaliła. Goblin. To trzeba zapisać. Tak, tu jest kopalnia, która się zawaliła, kurczę, i później spotykamy nawet jednego górnika, który tu pracował. Mówi, że już tu jest od ponad 10 lat. No chodź tu, goblin, chodź tu. Kurczę, gobliny to są takie trochę wymagające. To są wymagające przeciwnicy na początek. Na szczęście dobrze mi poszło. W środku nie ma nic. W dwójce, z tego co wiem, to... Z tego co pamiętam przynajmniej, to było już takie rzeczy, były różne, że właśnie... otwierałaś goblina, tam coś jest już, nie? W środku jakieś monety zawsze, albo coś, jakieś żarcie. A tutaj nic. Jest też taki fajny myk, jeżeli chodzi o schodzenie. Taki, że mogę sobie schodzić faktycznie skąd chcę i... Nie da się zabić w jedynce, to jest taki, nie wiem, nazwałbym to błędem. Chociaż czasem to może życie uratować, można praktycznie z nieograniczonej wysokości. Z jakiej tego chcesz wysokości schodzić i nigdy się nie zabijesz, nic ci się nie stanie. Zaraz pokażę, zresztą skoczę sobie tutaj na przykład. Siup,
i naciskam teraz strzałkę w prawo albo w lewo i nic mi się nie dzieje. To taki szczególik. Także można skakać skąd się chce i nie można się praktycznie zabić, jeżeli chodzi o upadki. Dobra, co tu jeszcze? Jakieś różne rzeczy tu poznajdowałem. Tu jest jeszcze jeden ścierwojad. Najpierw wziąłbym te rzeczy, ale jak się ma na mnie rzucić, to najpierw jego zabiję. Zginie śmiercią czemnika. W ogóle te ścierwojady to jest fajny pomysł, kurczę, oryginalne takie. Nie ma chyba w żadnej grze ścierwojada. Tylko Gothic się właśnie tym charakteryzuje, że są tu ścierwojady. Tutaj kolejny szkielet, kurczę, tych szkieletów na początku tu jest naprawdę bardzo dużo. W ogóle... tu jest to miejsce, nie wiem czy pamiętacie, co był pokazany rozdział, że zaczyna się rozdział, to właśnie Diego w tym miejscu szedł, taki był obrazek, mniej więcej tylko Diego jeszcze brakuje. Dobra, teraz kolejny ścierwojad, też młody. Dobra, leży i gnije. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o jakieś tam ustawienia, opcje, głośności, to chyba będę musiał dać głośniej muzykę, dlatego że musiałem ją później ręcznie podgłaśniać i to mogło to troszeczkę dziwnie wyjść, momentami może być słychać właśnie, że czasem ściszam, czasem podgłaśniam, ale myślę to dopracować tak po kilku odcinkach jakoś tak, żeby to było idealnie. Żeby nie było tego słychać w ogóle, żeby po prostu, żeby nie grzebał przy ustawieniach już tam muzyki, ani głośności w ogóle w trakcie już wiecie, montowania samego filmu, tylko żeby to już było idealnie zrobione. Tak, dobra, tam sobie z tyłu za mną było dwóch gości z nowego obozu, ale nie będę na nich szedł specjalnie z nimi gadać, bo oni w sumie nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Nie trzeba z nimi gadać, oni żadnych questów nie dają, oni nic. W sumie... Jest quest związany z nimi, ale w rocznych tajemnicach właśnie, Drax tam coś ma chyba jakimś tkaczem jest czy coś, muszę tam spodnie kopacza uszyć. Kurczę, przerzucił się drugi. Teraz mamy problem, dwa naraz. No ale, jakoś dałem radę. Zresztą te młode ścierwojady nie są wcale takie groźne, to kurczę... To jest takie ścierwo. Dobra, tutaj jest fajna bania, bo tu jest taka jaskinia, można z dwóch stron wpłynąć i wypłynąć do niej. Właściwie nie wiem, czy to nazwać jaskinią, bo to, wiecie, to jest jakaś grobla, czy to nazywa, czy jakoś, nie wiem jak to się określa. Jest po prostu w środku, tak jakby podwodna jaskinia, taki jakby bób sobie zrobił jaskinię, wiecie, taką norkę sobie zrobił, że po prostu można sobie płynąć od spodu, tylko nie można do niej w żaden inny sposób wyjść, tylko trzeba się zamoczyć w wodzie. I tam kiedyś brat mi mówił właśnie, że pytałem się go skąd ma jakąś tam runę taką fajną, myślałem, że po prostu użył kodów, że oszukuje, bo pilnowaliśmy się pod względem tego, żeby nie używać kodów. I on mi mówił, że tam jakaś runa właśnie była. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tam w ogóle jakaś runa się respi w którymś rozdziale. Powiedzcie mi, jeżeli się orientujecie, bo w sumie nie chciało mi się nigdy tego sprawdzać, ale jakoś mi tego utkwiło to w pamięci. Może dlatego, że tam jest taka nietypowa droga dojścia do tego miejsca. Strażnik gonił mi pomóc, ale chyba się troszeczkę spóźnił. To całe szczęście, bo to są złodzieje expa. Jeżeli ktoś nie jest z nami w drużynie, że tak powiem, to wtedy zabiera nam po prostu doświadczenie. Tak swoją drogą to chciałem powiedzieć, że to są takie śmieszne drzewa, tak cztery razem. Nie wiem, czy w realu takie coś byłoby możliwe, żeby urosło, ale... Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę! Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Hi, przedni żart. Strażnicy mostu, w ogóle tu jest tak... Każdy do nas niemile nastawiony, widać troszeczkę czuć ten klimat, że to jednak mimo wszystko bandyci. To są jagódki, piwko, które zaraz zresztą wrócę, bo
bo jeszcze chcę tutaj śmieci wszystkie pozbierać, zanim będę próbował wejść do obozu. Niegódki, coś tu jeszcze jest, Serafis. Tam w tle jest dwóch jego mościów. W Mrocznych Tajemnicach jest chyba trzech, z tego co wiem. Oni tam czekają na to, aż ktoś się da nabrać i kopie mu dupę, ale to w przyszłości zobaczycie wszystko, nie chcę nic spoilerować. W każdym razie... O, mamy teraz kretoszczury i to, co są dorosłe już kretoszczury. Mógłbym zjeść sobie mięsko, ale szkoda mi go, dlatego że... wiecie, mogę je sobie usmażyć, wtedy mi daje więcej życia, a szkoda jeść tego surowego. Zawsze ten 5 punktów więcej życia da. O ty! Uciekamy! Nie no, może przesadzam trochę z tym uciekaniem. Dobra, przestawił mnie. Teraz można go zaatakować jeszcze raz. Nie dam sobie tak łatwo. Kurczę, teraz są dwa naraz, tak? Cwaniaki. Są blisko siebie. W kretoszczurach właśnie jest to śmieszne, że można praktycznie, jeżeli nie podchodzi się do nich, to nie będą czekać na to, aż się podejdzie do nich. I dopiero wtedy zaatakują, jak już się jest blisko. Teraz jest, kurczę, trochę niefajnie, bo są dwa blisko siebie właśnie, widzicie? Mam trochę krótki miecz. Jestem przyzwyczajony do dłuższego jakoś, tak żeby miał większy zasięg, ale to jest jednoręczny. To nic, postaram się go tak zabić. O ty! Dobra, super. Super to wyszło. No, może nie super, no bo kurczę, pogryzły mnie trochę. Ale to nic. Prześpimy się później, albo zażre jeszcze jakieś tam siwo, czy co tam, o Serafis. I będzie okej, myślę. Tu też w Mrocznych Tajemnicach jest jakieś tam ciało, także warto na początku zabić tych jegomościów. Jakieś zawsze jakaś broń i tam chyba jeszcze jakiś naszyjnik. Zresztą to jest nieważne, bo teraz nagrywamy nie Mroczne Tajemnice, tylko standard. No chodź, cierwiatku. Pyk. Ślicznie, ładnie, pięknie, kolorowo. Ścierwojadok nie żyje. Tam w sumie nawet nie będę dalej szedł, bo tam są jakieś krwiopijcy. Także niech sobie tam będą. Jakieś wilki tam chyba... Jeden wilk jest chyba dalej, jakbym tą stroną rzeki szedł, ale to wrócę się. Tu jest jeszcze jeden ścierwojad, także go sobie zamłócę. I w sumie co? Później będę się starał wejść do obozu. I chyba będziemy kończyć odcinek ogólnie. Zapraszam do następnego. Jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Aha, tu jeszcze taką jedną śmieszną rzecz zrobię specjalnie, żeby być oryginalnym, że tak powiem. Tylko sobie najpierw zapiszę. Dlatego, że większość ludzi tu wchodzi tak, nie wiem, bez poczucia humoru. Moim zdaniem to jest fajna opcja. A ty dokąd się wy... Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Jasne. Zamierzam przyjąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. Niestety strażnik nie podziela moich... moich... humorów. Wracaj, tchórzu! I tak właśnie się to kończy. Dobra, no to gonię z drugiej strony do tej drugiej bramy. Mam nadzieję, że wam się podobało. I trzymajcie się, na razie.